Jeżeli chodzi o przekaz, no to przekaz był tak duży, że było wiadome, że my po prostu całą tę uroczystość przeżyjemy, bo będzie nam przybliżona. Natomiast no ciągle to były ciągle te jednak żądania, żeby gdzieś coś powiedzieć jeszcze, żeby jakoś nad tym się zastanawiać. Także ja myślę, że tego mówienia było bardzo dużo. Nie pamiętam już dokładnie oczywiście gdzie i kiedy, w jaki sposób, ale rzeczywiście pan ma rację, że odbywało się to w takiej atmosferze, która ludzi zbliżała, nie rozpraszała i budziła same dobre jakieś postawy. Także to wszystko ludziom służyło w tym czasie do czegoś, do tego, żeby się poczuli jakoś ze sobą związani, żeby nawet jeżeli żałują, to żałują, wiedzą czego i zdają sobie sprawę, jak byli obdarzeni przez ten pontyfikat. I to miało takie znaczenie jakieś wyłącznie pozytywne, że w pewnym sensie były strasznie smutne dni, a strasznie cenne. Wspomina się je tak dobrze, wtedy nam się nie śniło, że my możemy się tak kłócić i tak nie znosić, jak potrafimy zademonstrować, prawda, przy różnych okazjach, a to było jakieś bardzo, bardzo, bardzo dobre, po prostu dobre. I w tym sensie no, papież nam jakoś tak przesyłał ciągle coś od siebie, prawda, już z drugiego, z innego wymiaru. I to było też wspaniałe.